Jeszcze 2 lata temu to miejsce wyglądało zupełnie inaczej. Dawny spichlerz w Haszlachu był w opłakanym stanie. Budynkowi groziło zawalenie. Dzięki przystąpieniu do polsko-czeskiego projektu gmina Haszlach pozyskała środki zewnętrzne na rewitalizację tego miejsca. 2 lata temu znajdowała się tutaj jeszcze była baza kółka rolniczego, gdzie mieścił się bar, sklep oraz magazyny. No i ten obiekt, który był spichlerzem, który pełnił rolę pewnego magazynu, gdzie trzymaliśmy różnorakie sprzęty. Przez ten okres ten teren przeszedł metamorfozę. Najpierw musieliśmy rozebrać budynki byłego kółka rolniczego, teren tutaj zniwelować, zrekultywować go. No i przystąpiliśmy do prac renowacyjnych, modernizacyjnych tego budynku. Czyli ze starego budynku powstał obiekt bardzo nowoczesny, który ma przybliżać bogactwo naszego regionu. Prace rewitalizacyjne do łatwych nie należały ze względu na bardzo zły stan dawnego spichlerza. Warto powiedzieć, że budynek nie był w ogóle podpiwniczony, nie miał fundamentów. Myśmy ten budynek musieli zankrować, podbić, wykonać fundamenty, wzmocnić go, tak żeby ten obiekt zabytkowy, bądź wpisany do ewidencji zabytków, uratować. Czyli tak naprawdę wiele trzeba było zrobić od podstaw. Tak, wszystkie tu rzeczy zostały wykonane od podstaw. Osoby, które tu już miały okazję być w tym budynku, no nie potrafią go poznać. Multimedialne ekspozycje znajdują się na piętrze oraz na antresoli. Tutaj dzieci mogą zapoznać się, jak wyglądała kiedyś wiejska chata, jak wyglądał stary sklep. Mogą poznać, jakie mamy rośliny oleiste, rośliny uprawne, warzywa, owady magazynowe, to wszystko na pierwszym piętrze. Natomiast jak przejdziemy na antresolę, to zobaczymy historię pszczelarstwa. Można obejrzeć pszczoły, przekrój ula mamy, mamy nasze zwierzęta łowne. I to tą przyrodę, którą możemy tutaj zobaczyć w Dolinie Rzeki Olzy. Ale dom przyrodnika to nie tylko budynek. Odpowiednio zagospodarowany został również teren wokół. Na zewnątrz mamy fontanny w formie Rzeki Olzy oraz mamy park sensoryczny i park miniatur, gdzie możemy zobaczyć między innymi wieżę piastowską z Cieszyna, makietę archeoparku z Kocobędza i inne budynki. Czy z tych atrakcji już możemy korzystać? Tak, one są już cały czas dostępne. Kto tylko przyjdzie, wokół obiektu pochodzi, to jest możliwość zobaczenia. Choć budynek jest już prawie gotowy, gmina czeka z oficjalnym otwarciem na zakończenie inwestycji u swojego partnera. Oficjalne otwarcie planujemy około września tego roku, a budynek będzie udostępniony od stycznia 2021 roku. Nasz partner czeski odnawia starą osadę słowiańską. Ma pewne opóźnienia w inwestycji, które wynikają z tego, iż to jest teren objęty ochroną archeologów. Wszystkie prace muszą być poprzedzone dokładnymi badaniami, więc tempo tych prac nie jest tak szybkie, jak inwestor by mógł sobie wymarzyć. Myśmy już inwestycje zakończyli w zasadzie, no i moglibyśmy przystąpić do użytkowania tego budynku. Natomiast, że jest to projekt partnerski, razem chcemy po prostu dokonać tego otwarcia. Dom przyrodnika to atrakcyjne miejsce dla całych rodzin. Budynek jest przystosowany również do potrzeb osób niepełnosprawnych. Aby zobaczyć to, co znajduje się wewnątrz, będzie pobierana od zwiedzających symboliczna opłata. Projekt zakłada bilety wstępu, natomiast będą to opłaty, można powiedzieć, symboliczne i w ramach tego wspólnego biletu będzie możliwość wypożyczenia za darmo roweru. Będziemy mieć tandem, prawdopodobnie będą rowery elektryczne, które są może jakąś atrakcją, oraz zwykłe rowery, a także przyczepki dla dzieci. Jednym z elementów projektu jest również pętla rowerowa. Będzie łączyła obydwa te miejsca, pętla duża oraz mała. Pętla mała prowadzi przez Zamarski, Cieszyn, czeski Cieszyn do archeoparku. Pętla duża przez Kończyce, Dębowiec, Gminę Zebrzydowice, Karwinę do archeoparku. I potem z powrotem do nas. Oprócz tego jeszcze powstaną aplikacje multimedialne, które będą przybliżać historię naszego regionu i też nas będą kierować po tych dwóch pętlach, jeżeli ktoś jest spoza naszego terenu i nie wiedziałby, jak się poruszyć, więc tutaj nowoczesna technologia przyjdzie mu z pomocą. Oprócz tego została wydana również książka przybliżająca historię naszego regionu, bogactwo fauny, flory,
Wartość projektu to ponad 912 tysięcy euro, z tego 85% zostało sfinansowane ze środków zewnętrznych. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik-Telesz.